Tradycjonaliści to są osoby, które mają większą wiedzę od przeciętnego katolika. Z jednej strony jest to dla nas ogromne przekleństwo. To jest demon, który działa bardzo podstępnie, nasycenie chwałą, która nic nam nie daje poza naszym własnym nadymaniem się. Niewypełnienie jakiejś drobnostki założonej. Zjem jeden kawałek czekolady, nic się nie stanie. To wcale nie jest największa pokusa. To wcale nie jest największy problem. Jeśli tradycjonaliści mówią, że nowa msza jest gorsza, to nie jest to i nigdy nie będzie równoznaczne z tym, jeśli tradycjonalista pomyśli o sobie, że jest on lepszy od kogokolwiek. Nie bez powodu mówi się o faryzeizmie wśród tradycjonalistów. Piszą w taki sposób, mówią w taki sposób, jakby mieli na względzie swoje dobro. To się przejawia na przykład drażliwością na swoim punkcie. On przyszedł pokazać, jaką on ma wiedzę, jaki on jest obeznany w temacie, jak on wiele dokumentów kościelnych przeczytał. Po śmierci staniemy przed sądem Bożym. Obraz śmierci wielu zachował od grzechu. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji po to, żebyś otrzymywał na bieżąco powiadomienia o naszej aktywności na tym kanale. Publikujemy tutaj filmy regularnie z moim mężem. Filmy są oczywiście o tematyce tradycji katolickiej, spraw społecznych, polityki i także życia duchowego, tak jak ten film, który będzie o pewnej pokusie, która często dotyczy wierzących, praktykujących katolików. Oprócz tego możesz zerknąć na nasze Instagramy, do których nazwy wyświetlam nade mną i do których linki znajdziesz także w opisie. I zapraszam też na nasz profil na portalu patronite.pl, gdzie można wesprzeć naszą działalność finansowo. Za wszystkie dotychczasowe wpłaty już oczywiście bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękujemy, ponieważ dzięki temu nasz kanał może faktycznie się rozwijać. Dzięki tym wpłatom możemy więcej czasu poświęcać na sprawy związane z tym kanałem. Możemy publikować regularnie filmy. Także dzięki Waszym wpłatom ukazała się seria podsumowań tygodnia, które zamieszczamy w każdy poniedziałek, gdzie komentujemy bieżące sprawy z życia Kościoła z perspektywy tradycyjnych katolików. Zachęcamy też do sprawdzenia naszych celów na przyszłość. Jednym z nich jest kolejnym tak naprawdę. Jest cel, jakim jest 1800 zł miesięcznie, dzięki któremu będziemy mogli rozpocząć podróżowanie po Polsce i kręcenie materiałów z różnych miejsc ważnych dla Kościoła w Polsce. Mamy upatrzone kilka miejsc, zwłaszcza ja mam upatrzone kilka miejsc, którymi chciałabym się z Wami podzielić, które chciałabym troszeczkę bardziej rozpropagować wśród katolików, zwłaszcza oczywiście tradycyjnych, dlatego że uważam, że są one zapomniane, mało znane, a nie powinny takie być, ponieważ często wiążą się z jakimiś ważnymi wydarzeniami czy ważnymi postaciami dla historii Polski. Linka do Patronite'a macie oczywiście w opisie. Postaram się, żeby dzisiejszy odcinek nie był za długi. Postaram się mówić to zwięźle, dlatego że niestety na swoich odcinkach bardzo często za mocno się rozgaduję, przez co te odcinki są dłuższe niż bym chciała, żeby były, dlatego postaram się ten zrobić krócej. Zatem przechodząc już do tematu. Dzisiejszym tematem jest próżność, konkretnie wada próżności. I ja tutaj będę posługiwać się głównie pisarzami starochrześcijańskimi, ponieważ uważam, że oni naprawdę wyjątkowo celnie opisywali rozmaite wady w człowieku. Jedną z takich wad jest właśnie próżność, którą opisywał bardzo dobrze Ewagriusz. Ewagriusz Pontyjski, którego twórczość jest niestety mało znana wśród katolików, którą twórczością zajmują się głównie benedyktyni tynieccy, którzy często błędnie pojmują to, co pisał Ewagriusz. Jest to niestety naleciałość posoborowego katolicyzmu, gdzie pewne kwestie ulegają pomieszaniu i te wpływy widać też właśnie u benedyktynów tynieckich. Nie wiem, czy istnieją jacyś tradycjonaliści, którzy zajmują się Ewagriuszem, którzy zajmują się generalnie duchowością starochrześcijańską. Jeśli są, to są mało znani, są, nawet ja takich za bardzo nie kojarzę, szczerze mówiąc. Natomiast Was bardzo serdecznie zachęcam do czytania pism starochrześcijańskich pisarzy, zwłaszcza duchowych, ponieważ, tak jak mówię, uważam, że są one bardzo celne i często rozwiewają nasze wątpliwości na temat różnych spraw zawiłości życia duchowego. Ewagriusz Pontyjski stworzył taką kategoryzację ośmiu głównych
wad, 8 głównych złych myśli, to nie były jeszcze grzechy, to były takie postawy serca, postawy wnętrza, od których, które do grzechów prowadziły i które często pojawiały się u człowieka kolejno. Może nawet nie pojawiały, ale potęgowały się kolejno. Tymi pierwszymi wadami były obżarstwo, nieczystość, były to wady typowo związane z ciałem, później dochodziły chciwość i tak dalej. I na koniec ostatnimi dwiema wadami wymienionymi przez Ewagriusza są próżność i pycha. I uwaga, jest oczywiste, że każdy grzech zaczyna się od pychy i od pychy pochodzi. Natomiast te ostatnie wady to były wady, które przychodziły tak naprawdę po całej reszcie, przez swoją specyfikę. Ponieważ próżność polega na tym, że przychodzi do ludzi, którzy z poprzednimi wadami się już uporali. To znaczy próżność i też Ewagriusz często pisał na przykład o tym, że to są duchy, tak? Duch nieczystości, duch obżarstwa, duch próżności, również demon próżności, więc ja też będę używać takich określeń. Specyfika demona próżności polega na tym, że przychodzi on do ludzi najczęściej żyjących w sposób pobożny, albo przynajmniej starających się żyć w sposób pobożny. Dlatego też jest to pokusa szczególnie niebezpieczna dla wierzących, praktykujących katolików, a zwłaszcza dla tradycjonalistów, w mojej opinii przynajmniej, bo trzeba wziąć pod uwagę, że tradycjonaliści bardzo często są osobami, tak jak już wspominałam kiedyś, oczytanymi, które mają większą wiedzę niż powiedzmy przeciętny katolik, no bo nie oszukujmy się, taka jest prawda. No nie chodzi o to, że my jesteśmy na mnie coś super wykształceni, a inni to są głupki. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że do tradycji dochodzi się najczęściej poprzez studiowanie jakichś tam książek, poprzez poszukiwanie tego, w jaki sposób wyglądała msza kiedyś, jak wyglądała historia kościoła, jak wyglądała historia Soboru Watykańskiego II. I przyjęcie tej tradycji, podjęcie decyzji o tym, żeby przynależeć do środowiska tradycji, żeby chodzić na mszę trydencką i formować się w tym duchu tradycyjnym, to jest często po prostu konsekwencja intelektualnego rozeznania. Dlatego też mówię, że najczęściej tradycjonaliści to są osoby, które mają większą wiedzę od przeciętnego katolika. I z jednej strony jest to dobre, jest to coś pożytecznego. Dzięki temu możemy się podzielić tą wiedzą z innymi, dzięki temu możemy wykryć jakieś błędy, które widzimy, ale też z jednej strony jest to dla nas ogromne przekleństwo. Uważam, że wcale nie przesadzam, mówiąc tak dosadnym, korzystając z tak dosadnego określenia, że jest to przekleństwo, ponieważ jesteśmy przez tę naszą posiadaną wiedzę, przez nasze posiadane umiejętności nawiedzani przez tego demona próżności. I w jaki sposób ten demon próżności działa? Ewagriusz pisze, że myśl o próżnej chwale jest bardzo subtelna i łatwo powstaje u ludzi prawych. Chce rozgłaszać ich zmagania i ugania się za sławą u ludzi. Tradycjonaliści, tak jak już powiedziałam, często są osobami, które rozeznały tę tradycję, przyszły do tej tradycji i teraz starają się formować właśnie w zgodzie z tą tradycją. I często są to osoby, które chcą żyć duchowo, które chcą wypełniać przykazania Boże na co dzień, które chcą żyć pobożnie, żyć sakramentami. I tutaj właśnie Ewagriusz mówi głównie o tych pokusach dotyczących naszego życia duchowego. Ale dotyczy to także naszych umiejętności przyrodzonych. Czyli posiadanie wiedzy i jeszcze do tego praktykowanie życia duchowego, przystępowanie do sakramentów i tak dalej, staranie się o to, żeby żyć dobrze, jest dla nas powodem, dla którego my wystawiamy się na działanie demona próżności. Tak jak Ewagriusz stwierdził, zauważył bardzo celnie, że demon próżności najczęściej atakuje ludzi prawych. A wiemy, jak to często u tradycjonalistów postawa wewnętrzna się formuje. Ja chodzę na mszę trydencką, ja jestem lepszy od innych, uwaga,
Tutaj trzeba rozróżnić też jedną rzecz. Powtarzałam to wielokrotnie i jeszcze raz to powtórzę. Jeśli tradycjonaliści mówią, że nowa msza jest gorsza, jest niebezpieczna dla wiary, że stanowi zagrożenie dla ludzi, którzy na nią chodzą, to nie jest to i nigdy nie będzie równoznaczne z tym, jeśli tradycjonalista pomyśli o sobie na przykład lub powie, że jest on lepszy od kogokolwiek. Tutaj mamy do czynienia z zewnętrznym stanem rzeczy, z opisywaniem zewnętrznego stanu rzeczy. Czyli tradycjonalista mówi, że msza jest gorsza, jeśli na nią nowa msza jest gorsza i jeśli na nią chodzicie, uważajcie na siebie, bo to jest zagrożenie dla wiary. Czym innym jest, jeśli tradycjonalista wewnątrz będzie formował w sobie postawę, że on jest lepszy od kogokolwiek, dlatego że na tę mszę nie chodzi. Że on jest świętszy, że on ma większe zasługi w oczach Bożych, że on postępuje w sposób milszy Panu Bogu, że on ma czystsze serce od ludzi, którzy chodzą na nową mszę. To jest właśnie próżność. Nie to, że się mówi o mszy nowej, że jest gorsza, jakie skutki złe niesie, że nie powinno jej być, że dąży ona, sprzyja ona powstawaniu profanacji, to jest zupełnie inne rzeczy. Jeśli ktoś buduje w sobie jakiekolwiek przekonanie o tym, że jest miły Panu Bogu, a już nie daj Boże milszy Panu Bogu od kogoś, to właśnie wtedy atakuje demon próżności. Ale on, to już jest jakby taki wyższy stopień tego, powiedzmy, bo demon próżności porusza się najpierw bardzo w sposób bardzo niezauważalny dla nas. To jest demon, który działa bardzo podstępnie i to się objawia w naszym życiu codziennym. I najczęściej objawia się on tylko w próżnych myślach. Myśli próżne powstają w wyniku postawy serca, która często jest tak jakby ukryta, której my sami nawet nie do końca, którą my sami nawet nie do końca zauważamy. I dzieje się to w taki sposób, że jeśli cokolwiek robimy, w życiu codziennym nawet, w życiu rodzinnym, jeśli, a także oczywiście w życiu publicznym jak najbardziej też, nawet być może przede wszystkim, ale tak naprawdę każdy jest na to w pewien sposób narażony, że jeśli robimy coś dobrego i podejmujemy coś z intencją dobrą, z intencją zrobienia czegoś dla Pana Boga, to gdzieś tam wewnętrznie wypatrujemy, jakie by tutaj korzyści dla siebie z tego wyciągnąć. Czyli jeśli na przykład zaczynamy post w jakiejś intencji dobrej, podejmujemy post w intencji miłej Panu Bogu dla jakiegoś wyższego dobra, to gdzieś tam w tle pojawia się myśl o tym na przykład, że ja będę miał tutaj zasługę wobec Pana Boga, że zostanę doceniony przez Pana Boga. I zupełnie ukradkiem nasza wewnętrzna postawa z postawy czynienia dobra dla Pana Boga zmienia się w postawę czynienia dobra dla siebie samego. Ewagriusz pisze, że próżność słabego uczyniła krzepkim, a starca mocniejszym od młodzieńca, jeśli tylko byli przy tym liczni świadkowie. Łatwym jest wtedy post, nocne czuwanie i modlitwa. Pochwała bowiem z ust wielu pobudza do pilności. Zatem jeśli podejmujemy jakieś dobre dzieło z dobrym nastawieniem, to demon próżności potrafi momentalnie zmienić nastawienie, nasze nastawienie, żebyśmy robili to już nie dla Pana Boga, ale dla siebie, tak jak powiedziałam. Czy to po to, żeby otrzymać pochwałę od kogoś, czy nawet po to, żeby stać się bardziej wartościowym we własnych oczach, czy po to, żeby się wykazać na przykład naszemu spowiednikowi, żeby mu powiedzieć, że tutaj podjęłam jakieś dodatkowe wyrzeczenia. To jest niesłychanie podstępny demon, ponieważ my często nie zauważymy tego, jak on przemienił naszą postawę z ukierunkowanej na dobro wyższe, na nasz własny jakiś interes, tak? Na to, żebyśmy my w naszych oczach zyskali. Albo na to właśnie, żebyśmy zdobyli tą próżną chwałę u ludzi. Słyszałam taką historię o pewnej siostrze zakonnej, która potrafiła pościć niesłychanie surowo, która potrafiła podejmować takie posty, które nie były
które były znacznie mocniejsze od postów, które były standardowo podejmowane przez inne zakonnice, a która została przez ojca, chyba przez ojca swojego duchowego, odcięta od innych sióstr, skierowana do jakichś innych zadań, które musiała odbywać w samotności, to nagle pojawiły się u niej trudności właśnie z utrzymywaniem tak surowych postów. I ona nie wiedziała, co się z nią dzieje. I właśnie jej kierownik duchowy powiedział jej: nie wiesz, co się z tobą dzieje, z tobą się dzieje właśnie to, że ty podejmowałaś posty nie dla Pana Boga, tylko podejmowałaś posty po to, żeby wykazać się przed ludźmi. I często nam samym jest trudno rozeznać, co, dla kogo, z jaką siłą my coś czynimy, tak? Bo tak jak Ewagriusz napisał, że próżność młodego starca uczyniła krzepkim. Oznacza to, że dobre dzieła, które nam jest ciężko podejmować, właśnie dlatego, że wiążą się z bezinteresownością, czyli że mamy na względzie dobro Pana Boga lub dobro bliźniego, że są to dzieła podejmowane nie z powodu egoistycznej miłości własnej, tylko z powodu miłości Boga lub miłości bliźniego, czyli ukierunkowane na kogoś drugiego, to jest nam je ciężko podejmować. Podejmujemy je z trudem, z niechęcią bardzo często. To demon próżności potrafi to zamienić w taki sposób, żebyśmy podejmowali to dla siebie i nagle staje się to dla nas czymś niesłychanie łatwym, czymś przyjemnym, czymś, co jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę bez większego trudu. I czymś takim jest właśnie podejmowanie na przykład modlitw dodatkowych, czy też postów, czy w ogóle jakichkolwiek praktyk ascetycznych. To jest demon, który jest w stanie operować tak naprawdę na wszystkim, bo nawet jeśli my walczymy z tym demonem próżności i myślimy, i podjęlibyśmy jakiś post i zwalczylibyśmy w sobie te tendencje do tego, żeby ten post podejmować ze względu na siebie, a nie ze względu na Pana Boga, to już samo to zwalczenie daje nam powód do tego, żeby się z tego chlubić. Dlatego to jest niekończąca się walka. To jest demon, który jest w stanie atakować do samego końca naszego życia. To jest demon, który będzie atakował każdego, niezależnie od tego, co robi. I dlaczego mówię, że najczęściej, że tradycjonaliści są szczególnie na jego działanie wystawieni? Nie bez powodu mówi się o faryzeizmie wśród tradycjonalistów. Często tradycjonaliści piszą w taki sposób, mówią w taki sposób, jakby oni naprawdę mieli na względzie nie coś drugiego, nie dobro Boga, nie dobro wiernych, nie dobro bliźnich, tylko właśnie jakby mieli na względzie swoje dobro. To się przejawia na przykład drażliwością na swoim punkcie. Jeśli ktoś, to jest często też widoczne w różnych jakichś tam internetowych kłótniach, jeśli ktoś nie szuka prawdy, nie jest w stanie przyjąć argumentów z zewnątrz, staje się właśnie drażliwy, jeśli ktoś mu powie coś innego niż on myśli, to często może to oznaczać, że on nie przyszedł po to na tę dyskusję internetową, żeby dążyć do prawdy wspólnie, żeby głosić jakieś swoje przekonanie, coś, o czym jest przekonany, tak? Że on nie występuje tutaj jako obrońca jakiejś wyższej idei, tylko on przyszedł pokazać, jaką on ma wiedzę, jaki on jest obeznany w temacie, jak bardzo on potrafi tutaj coś dobrze skonkretyzować, jak on potrafi coś świetnie napisać, jak on wiele dokumentów kościelnych przeczytał, jak on się zna na tym temacie. I tutaj właśnie demon próżności bardzo często będzie uderzał. Dlatego powiedziałam, że wiedza dla tradycjonalistów w pewnym sensie jest też przekleństwem, jeśli nie potrafią jej dobrze wykorzystać. My naszą wiedzę powinniśmy ukierunkowywać na dobro naszych bliźnich i na dobro Pana Boga, a nie na to, żebyśmy my zdobywali pochwały. Ale tak jak powiedziałam, to będzie się toczyć do końca życia, bo to jest demon, który będzie atakował nas nieustannie, jeśli my się nieustannie będziemy zmagać z naszymi wadami. A będziemy, bo takie jest nasze powołanie. Mamy walczyć z naszymi wadami, mamy walczyć z naszą grzesznością i namiętnościami po to, żeby się Panu Bogu podobać. I za każdym razem, jak my będziemy te wady swoje zwalczać, jak będziemy osiągać jakieś sukcesy, które sobie założyliśmy w życiu duchowym, to demon próżności będzie zawsze nas atakował. Dlatego też uwaga.
spotkałam się z takim podejściem, że najgorszą pokusą dla praktykującego katolika jest niewypełnienie jakiegoś swojego założonego planu. To jest na przykład, założyliśmy sobie na Wielki Post, że nie jemy czegoś tam. Albo nawet nie jemy, że czegoś tam nie robimy, tak? Nie wiem, nie gramy, nie oglądamy jakiegoś filmu, serialu, cokolwiek. I spotkałam się z takim podejściem, że najgorszym, największą pokusą dla katolika, który stara się praktykować właśnie pobożne życie, jest niewypełnienie jakiejś drobnostki założonej, tak? Czyli, że na przykład taki katolik pomyśli sobie, zjem jeden kawałek czekolady, nic się nie stanie. I dalej będzie już dobrze, tak? To wcale nie jest największa pokusa. To wcale nie jest największy problem. Największym problemem jest demon próżności, który jeśli my zachowamy nasz założony plan, będzie nas atakował. Bo my będziemy, on będzie podsycał w nas to pragnienie poczucia tego, że osiągnęliśmy sukces. To jest znacznie większa pokusa i nieskończenie niebezpieczniejsza pokusa od tego, jeśli my stwierdzimy, jestem słaby, założyłem sobie zbyt wysokie cele, nie jestem w stanie ich spełnić, odpuszczę sobie, bo jak widać, jestem za słaby. Tutaj nie dość, że i na przykład taki katolik właśnie zjada kawałek czekolady, tak? To jest przykład, który mi pierwszy przyszedł do głowy, ale to może być cokolwiek innego. I często w życiu duchowym takie właśnie odpuszczenie sobie, zrozumienie, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy więcej pomocy Bożej, że ta grzeszność, ten pociąg do rzeczy ziemskich w nas jeszcze przebywa, jest często bezpieczniejsze, dlatego że pokazuje nam naszą słabość, że pokazuje nam naszą grzeszność, niż to, że my na siłę dopełnimy czegoś i później będziemy sobie myśleć, że jesteśmy wspaniali i że jesteśmy już na drodze do świętości. A demon próżności może nasze wysiłki uczynić właśnie próżnymi. Powój pnie się wokół drzewa, a kiedy dojdzie do góry, wysusza korzeń. Próżność zaś wzrasta razem z cnotami i nie odstępuje, aż zniszczy ich siłę. Próżny mnich jest robotnikiem bez zapłaty. Podjął się trudu, lecz wynagrodzenia nie otrzymał. Dziurawa sakiewka nie przechowa tego, co zostało wrzucone, a próżność niweczy zapłatę za cnoty. Wiatr usuwa na piasku ślad męża, a próżny swoją jałmużnę. Rzut kamieniem nie dosięgnie nieba, a modlitwa tego, kto chce się podobać ludziom, nie dotrze do Boga. Próżność jest podwodną skałą. Jeśli z nią się zderzyłeś, straciłeś ładunek. Dlatego też musimy tak niesamowicie dbać o to, żeby wszystkie nasze wysiłki były podejmowane nie ze względu na naszą własną chwałę, na nasze własne podbudowanie się, na nasycenie naszych niezdrowych namiętności chwałą, która jest nietrwała, która jest bezcelowa, która nic nam nie daje poza naszym własnym nadymaniem się. Dlatego nie możemy zabiegać o chwałę ludzi, nie możemy zabiegać o chwałę nas samych, żeby podbudować siebie samych w naszych własnych oczach. Mamy zabiegać o chwałę Bożą. A chwałę Bożą zjednujemy sobie, uniżając się. Chrystus powiedział, że ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Jeśli chcemy zabiegać o to, żeby Chrystus wpuścił nas do swojego królestwa po śmierci, to mamy się tutaj uniżać. Przede wszystkim we własnych oczach. Bo takie uniżanie się we własnych oczach daje nam właściwy obraz nas samych. Ponieważ nasza nędza jest wobec ogromu Bożej miłości i wobec ogromu Bożej doskonałości głębsza niż przepaść. To jest coś właśnie, czego my nie jesteśmy w stanie pojąć, czego my nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale możemy mieć pewność, że jesteśmy czymś mniejszym niż proch, niż sam piasek, niż robaki dla Pana Boga, wobec ogromu Pana Boga. Na tym polega paradoks chrześcijaństwa, że Pan Bóg wywyższył istoty, które są zupełnie niegodne tego, do godności Jego dzieci. Na tym polega największy paradoks chrześcijaństwa. I my musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy od Pana Boga. Nie tylko wywyższenie, nie tylko godność synów Bożych, ale także od Niego otrzymaliśmy te nasze zasługi, jeśli mamy jakiekolwiek.
wszystkie nasze dobre czyny, wszystkie nasze dobrze wykonane modlitwy, wszystkie nasze trudy ascetyczne, wszystkie nasze dobre dzieła, nasza praca, wszystko, co czynimy dla zbawienia naszego, dla dobra naszych bliźnich, dla chwały Bożej, wszystko to czynimy wyłącznie dlatego, że Pan Bóg nas do tego uzdolnił. I to jest podstawa, którą my powinniśmy sobie przypominać zawsze, gdy nachodzi nas demon próżności. Że nic, co dobrego, nie pochodzi od nas. Wszystko, co dobre, pochodzi od Pana Boga. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi: niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Ponadto, jeśli i to nam nie wystarczy, ta prosta prawda, którą powinniśmy bezkrytycznie przyjmować, przypomnijmy sobie chociaż o tym, że każdy z nas zmierza ku śmierci. Obraz śmierci bardzo często wielu zachował od grzechu. I tak samo obraz śmierci, który możemy sobie wyobrazić, zachowa nas od próżnych myśli. Ponieważ śmierć daje nam do zrozumienia, że nie pozostanie z nas nic innego, jak tylko proch. I daje nam to też do zrozumienia, że po śmierci staniemy przed sądem Bożym i że to Bóg będzie nas sądził sprawiedliwie, czyli w taki sposób, jaki jest zgodny z prawdą. My sami nie możemy siebie sądzić, bo mamy całkowicie zafałszowany obraz swojego wnętrza. My nie wiemy, co się z nami dzieje, nie znamy, tak jak święty Augustyn powiedział, nikt nie zna swojego serca tak, jak znaje Pan Bóg. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że tu jesteśmy doskonali, w czymś tam jesteśmy grzeszni, że w czymś tam nie jesteśmy grzeszni. My mamy pamiętać o tym, że jesteśmy słabi, nędzni, że nie znaczymy tak naprawdę nic w porównaniu z Bożym ogromem i z Bożą potęgą i że to jedynie Pan Bóg nas do czegokolwiek uzdalnia i że tylko On jest w stanie nas wywyższyć i tylko wtedy, jeśli będziemy się uniżać. Na dzisiaj to tyle, bo chyba i tak zabrałam więcej czasu niż planowałam. Myślę, że temat ten będę jeszcze przybliżać w innych odcinkach, bo nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam, ale jeśli filmik Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.